Hej, cześć, dzień dobry moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie, jestem Wojtek, miło mi was gościć w kolejnym odcinku z Graveyard Keeper. Tak, na szybko. Mianowicie, jeżeli dobrze pamiętacie, i wy mi tutaj też mówiliście, zwróć nogę duchowi na 8 poziomie lochu. My tego zadania nie zrobimy. Z bardzo prostej przyczyny, szczerze, sprawdziłem co i jak i moi drodzy, okazuje się, znaczy nie jestem w 100% pewny, bo w sobie posty były dosyć dawno czasowo, ale noga tego typa powinna być na tym bagnie, na którym byliśmy z Teodorem, tylko że ja jej chyba nie wykopałem, więc tak jakby chyba tego nie dostaniemy i chyba tego nie zrobimy, ewentualnie jest jeszcze jedna szansa, nie wiem czy jest modyfikacja, ale myślę, że ewentualnie modyfikacją bym musiał się tutaj jakby ogarnąć w tym temacie. Także niestety no to jest ta rzecz, która gdzieś mi umknęła i szczerze powiedziawszy nawet nie wiedziałem, że tam mam tego szukać. No mówi się trudno, ale spróbuję do następnego odcinka znaleźć może mody do Graveyarda i może znajdę moda, który ogarnie jakby game moda i sobie po prostu tą nogę dodam. Tak więc zobaczymy co z tego wyjdzie. Ale dobra, najpierw idziemy do łańcuchy, porozmawiać odnośnie rytuału. O grabarzach jest jeszcze. A, zwłoki dostaliśmy. No dobra, co do rytuału. Łańcucho, czy ty byłaś kiedyś w mglistym trzęsawisku, na przykład 30 lat temu? Co za dziwne pytanie, grabarzu. Nie jest aż takie dziwne. Odpowiedz tak albo nie już. Słuchaj, kto pozwolił ci mnie przesłuchiwać? Zadałem tylko pytanie, ale sądzę po twojej reakcji odpowiedź już mi tak. Możesz sobie myśleć co chcesz, grabarzu, daj mi spokój i to już. Łańcucho, nie chciałem cię urazić. Chciałem tylko wiedzieć, daj mi spokój. Zdaje się, że tu łańcucha jest tą kobietą w rudych włosach. Muszę spróbować jeszcze raz. Ona coś wie. No to spróbujmy jeszcze raz. Przeproś. Łańcucho, przepraszam, że byłem niegrzeczny, ale muszę rozwiązać tę zagadkę. Widzę, że nie czujesz się z tym dobrze, ale proszę zaufaj mi, obiecuję, nie pozwolę, żeby stało się coś złego. Łańcucho, proszę. Proszę. Próbuję powstrzymać prastarą klątwę, łańcucho, to ogromnie ważne. Ta kobieta w czarno-złotym płaszczu zabiła czwartego grabarza i obudziła klątwę. I tylko ona może ją zatrzymać. Ja nic nie wiem, grabarzu. To kłamstwo. Nie mogę ci pomóc. Ale czemu? Bo nie chcę przyćmić się do śmierci mojej siostry. Klotyldy? Ale kto miałby chcieć ją zabić? Wszyscy. Mieszczanie, wieśniaki, nawet Choladryk, jeśli dowiedzą się, co zrobiła. Co zrobiła? Że co? Łańcucho. O. Może Choladryk będzie wiedział, gdzie jej szukać. No dobra. Choladryku, gdzie zwykle udaje się twoja żona, kiedy się stresuje? Zazwyczaj nigdzie nie idzie, po prostu rzuca we mnie ciężkimi przedmiotami, ale możesz poszukać jej gdzieś na wybrzeżu. Łamatko. Czekajcie, ja w ogóle jeszcze przeklikam... Aha, dobra, czyli to jest kwestia filmików i innych rzeczy. Nie wydaje mi się, żebyśmy tutaj jakby cokolwiek... Znaczy, dowiedzielibyśmy się zapewne jakichś ciekawostek, ale czy ja wiem, czy jest mi to jakoś wybitnie potrzebne? Ja wiecie, jestem teraz generalnie na takim etapie, że jakby chcę tę grę skończyć. Więc no, cóż. Ale... chyba pod ostatnim odcinkiem pisaliście mi też gry, które byście chcieli zobaczyć. I powiem tak. Mam na Switcha Pioneers of Olive Town. Jeżeli tutaj chodzi o właśnie te gry z serii Stories of Seasons. Wiem, że chyba w czerwcu czy kiedyś tam wychodzi kolejne Stories of Seasons. To jest kolejny remake z PlayStation bodajże, tak mi się wydaje. Więc trochę tego będzie. Ale zobaczymy, zobaczymy. Łańcucho, co zrobiła twoja siostra Klotylda? Wszystko to, o czym mówiłeś, zabiła czwartego grabarza i obudziła klątwę. Co? Czyli to Klotylda była kobietą w czarno-złotym płaszczu? Ale to niemożliwe, Klotylda to niegroźna stara wiedźma i nie mogła nakazać im, żeby cię zabiły. To moja wina, grabarzu, wszystko stało się przeze mnie. Porzuciłam swoją siostrę, gdy potrzebowała mnie najbardziej. Zdradziłam ją, jak inni. Cieszyłam się szczęśliwym życiem z Choradrykiem, podczas gdy Klotylda pogrążała się wśród bagien w szaleństwie, samotności i rozpaczy.
A gdy po wielu latach znowu się spotkałyśmy, odkryłam, że moja siostra stała się potworem. Mów dalej. Opętał ją mrok. Dostała obsesji na punkcie marzeń o krwawej zemście. Marzeń o unicestwieniu całego świata. Wyrzuciła mnie ze swojego domu, ale ja nie odeszłam. Po prostu nie mogłam się z tym pogodzić. A gdy udała się na trzęsawisko, w sekrecie poszłam tam za nią. Tak, rozkazała swoim wampirom, by mnie zabiły, ale tylko dlatego, że mnie nie rozpoznała. Jakaś jej część wciąż mnie kochała, jestem tego pewna. To wyjaśnia jedno. Gdy zobaczyła, że wampiry zabiły jej siostrę, Klotylda wściekła się i unicestwiła je. Jak udało ci się przetrwać? Dzięki magii, trzęsawisko ją wzmacnia, to dlatego Klotylda wybrała to miejsce na swoje rytuały. Wróciłam do domu Klotyldy i... Ujrzałam ją żałosną i oszalałą, czołgającą się wśród pustych butelek po miksturach. Próbowała się zabić, nie udało się jej. Ale nieodwracalnie uszkodziła sobie umysł i pamięć. Co zrobiłaś? Nie mogłam znowu jej porzucić, więc postanowiłam na nią zaopiekować i dochować jej sekretu. Ktoś o tym wie poza tobą i mną? Nikt. Zabiliby ją, gdyby dowiedzieli się, że sprowadziła na nas prastarą klątwę. Muszę porozmawiać z Klotyldą. Zaklinałem się na prawdanego boga grabarzu. Nie mów o tym nikomu. Wszystko, co się stało, to moja wina. Nie jej. Okej. Okay. Ciekawie. Ciekawie się zaczyna. No ale dobra. Lecimy do domu i lecimy w takim razie do Klotyldy. Ale że to ona, to co? Nagle jej się włącza coś w głowie, jakiś przełącznik na zasadzie, hej, wróciłam? No trochę dziwne, trochę dziwne. Aczkolwiek też trochę dziwne jest to, że jakby nie mogę ukończyć questa tego jednego. Na szczęście tutaj plus był taki, że mogliśmy ograć na przykład tego Wagnera, bo tam też część z was mi pisała właśnie odnośnie tego, że tam się coś zdupiło. No i co o grabarzach? Klotyldo, znałaś któregoś z poprzednich grabarzy? Niech no pomyślę skarbie, pamiętam chyba trzeciego. Był uroczy, rycerski i taki mądry. A te okulary? O rety. Znajdował przespaniałe lekarstwa na moją... Ale zaraz, to już... Przecież zaraz, o tym już rozmawiałem z nią. To przecież pytaliśmy się... Pytaliśmy się ostatnio, no to... Chociaż w sumie nawet nie wiem, czy mi zaliczyło, ale patrzcie. Nic tu nie ma. Aha, dobra, mistrz Alaric. Okej, dobra. Ale ja nie chcę jej wydać. Nie chcę jej wydać. Czy zobaczymy, czy będziemy mogli w ogóle coś. O zabójcy czwartego grabarza. Znalazłem tę kobietę, mistrzu Alariku. Kobietę odpowiedzialną za powrót prastarej klątwy. To cudowna wiadomość. Musimy natychmiast działać. Sytuacja w mieście pogarsza się z każdym dniem. Więc kim ona jest i gdzie? Aha. Jej siostra powiedziała mi, że Klotylda oszalała samotność i postanowiła zniszczyć świat. To brzmi niedorzecznie, to może... Nie może być cała prawda. Dowiedzmy się wszystkiego bezpośrednio. Obawiam się, że to będzie jednak proste. Jej pamięć została nieodwracalnie uszkodzona. Nie liczyłbym na to, że przypomni sobie coś, co wydarzyło się 30 lat temu. Muszę zobaczyć ją i usłyszeć osobiście. Klotyldo, Klotyldo? O, grabarzu, aleś mnie przestraszył. Myślałam, że to wyjące gule. Gule nie istnieją, Klotyldo. Pozwól, żeby przedstawić się mistrzowi Alaricowi. Szanowna pani Klotyldo, przepraszam za najście o tak późnej porze, ale przechodzimy z bardzo ważnym i osobistym pytaniem. Ważnym i osobistym? Och, mistrz Alariku, nie spodziewałam się. Jako ostateczna kobieta muszę ci odmówić, ale obawiam się pani Klotyldo, że... Och, zostawmy te ceregiele. Mów mi, Klociu, mój drogi. Powinienem się tego spodziewać. Klotylda jest zawsze pełna niespodzianek. Klotyldo, jesteśmy tu, żeby zapytać cię o... Nie, to ja muszę zapytać. Czy chcesz, abym była twoją bezbronną sarenką? Mój cudowny Alariku. Czuję, że nie możesz oprzeć się pokusie, by pochwalić mnie i zabrać do swojego legowiska mój straszliwy tygrysie. Boże. Mam tylko jedno pytanie. Czy pamiętasz cokolwiek o prastarej klątwie lub czwartym grabarzu? Nie, ale przepełnione pasją chwile naszego pierwszego spotkania zapamiętam na zawsze. Porwanie o północy. Jakie to romantyczne, jakie zmysłowe. Moje serce jest twoje na wieki, mój ty. Proszę wybaczyć, pani Klotyldo, potrzebujemy chwili dla siebie.
Hej, co przed chwilą zrobiłeś? Odebrałeś jej głos? Nie, sprawiłem, że nie słyszymy głosu tej kobiety tymczasowo. Nadmierna artefakcja wobec osobników przeciwnej płci to główny objaw rozległej utraty pamięci. Miałeś rację, a jeśli nie pamięta, w jaki sposób sprowadziła na świat klątwę, to raczej nie będzie też pamiętała, jak ją powstrzymać. Czy jesteś pewny, że tylko osoba, która przywoła klątwę, może ją powstrzymać? Oczywiście, prawdawny Bóg powiedział tak mi i moim braciom. Musimy się po prostu pogodzić z porażką, grabarzu. Chwila, może jesteśmy w błędzie, może to nie Klotylda sprowadziła na świat klątwę. Odwróć jej uwagę na kilka minut. Czekała na tę chwilę całe życie. Mężczyzna moich snów. Mam już nawet wybraną sukienkę na tę okazję. Och, wspaniale. Mogę ją zobaczyć? Mam ją na sobie. A może rozebrałeś już mnie wzrokiem? Wyobrażasz sobie, że jestem... O Boże. Larik, wyłaź stamtąd. Klotyldo, ten czarno-złoty płaszcz, który trzymam, należy do ciebie? Tak, to mój płaszcz. Nie lubię go i nigdy nie noszę. Jeśli ci się podoba, to mogę go dla ciebie włożyć na naszym jutrzejszym ślubie. Mistrzu Lariku, porozmawiajmy chwilę. To jej płaszcz. Potrzebujesz jeszcze jakiegoś dowodu? Nie, powinniśmy się jeszcze poddać. Mam pomysł. Jeśli jej amnezja nie jest całkowita, może udałoby się odzyskać wspomnienia Klotyldy? Mam przepis na miksturę pamięci. Możemy poprosić Klotyldę, aby żyła jej na tym płaszczu i... Mikstura nie zadziała. Magia płaszcza jest zbyt potężna. Widzę jej aurę, jest bardzo jasna. Takie artefakty są dziełem pradawnego boga. Może jakieś zaklęcie, mikstury, rytuały, musi być jakiś sposób. Tak, istnieje pewien sposób, to czarna magia, ale czy jesteś na to gotowy? To wyjątkowe okoliczności, tak, jestem gotowy, co proponujesz? Nielegalne i niebezpieczne zaklęcie wykorzystywane przez inkwizycję, gdy heretyzy odmawiali współpracy. Penetrujemy najgłębszy poziom jej umysłu i przywrócimy jej wspomnienia, wydobywając je z jego głębin. Ale musisz wiedzieć, że będą to dla niej tortury. Jeśli nam się uda, utraci resztki swojej tożsamości, niewykluczone, że zginie. Nie podoba mi się to, ale czy mam jakiś inny wybór? Czyli się zgadzasz? A mogę powiedzieć nie? Wybacz nam, Klotyldo, musimy to zrobić. O czym ty mówisz, mój drogi? Zdecydowanie nie mam nic przeciwko poślubieniu tego zniewalającego... Śpi, Klotyldo, śpi. Okej, dobra, jesteśmy w jej wspomnieniu. To brzmi skomplikowane. Im więcej połączeń przywrócisz, tym większe szanse na to, że Klotylda odzyska pamięć. O mój Boże! No dobra, rozmawiajmy. Klotyldo, czy możesz coś powiedzieć? Wspomnienia są zagubione we mgle. Sprowadź je do mnie do domu. Ona jest najwyższą kapłanką pradawnego boga. Moje usta pozostają zamknięte. Moje usta pozostają zamknięte. Moje usta pozostają zamknięte. Zgubione we mgle. Ona jest najwyższą kapłanką pradawnego boga. Należy do niej wszystko. Jej moc jest nieograniczona, jej wola to prawo. Ona została zdradzona. Jej świat legł w gruzach. Jej lud zwrócił się od niej, gardząc nią, zniszczyli wszystko, co było jej drogie. Jej apostołowie, jej przyjaciele, jej siostry, jej Bóg. Wszyscy ją opuścili. Ona czuje tylko ból i żądzę zemsty. O matko, my tu musimy coś wybrać. Czekajcie. Ona jest najwyższą kapłanką pradawnego boga. Należy do niej wszystko, jej moc jest nieograniczona. Jej wola to prawo. Ona została zdradzona. Jej świat legł w gruzach. Jej lud zwrócił się od niej. Gardzą nią, zniszczyli wszystko, co było jej drogie. Jej apostołowie, jej przyjaciele, jej siostry, jej Bóg, wszyscy ją opuścili. Ona czuje tylko ból i żądzę zemsty. O kurde. Pani Beatriz? Zostaje wśród nią. Ona jest najwyższą. No dobra, okej. Dzięczka za odpowiedź. No tutaj na pewno będzie Klotylda, coś tak czuję. Więc róża, zła odpowiedź, no. Dobra odpowiedź. To wspomnienie powraca na miejsce. Klotylda napełnia to czarną magią dzień i noc, nie jedząc i nie śpiąc 170 lat z rzędu. Zaklęcie po zaklęciu, że to rytuał coraz mroczniejsze i straszniejsze. Śmierć to za mało, wrogowie Klotyldy muszą cierpieć. Tysiące ofiar to za mało, ludzkość musi zostać unicestwiona. Jednak każdy nowy pomysł Klotyldy to za mało, więc kontynuuje swe dzieło, zapisując w tym kolejne wersety. Hmm.
dziennik grabarza? Nie. O, come on. Ale widzę, że tutaj tak na dobrą sprawę nie mam, więc domyślam się, że nekromonikon, tak? Niekontrolowany, nieodwracalny, niepowstrzymany chaos, jedyna rzecz, którą pragnie Klotylda. No dobra. Nieprzeliczone hordy nieumarłych, mordujące mężczyzn, kobiety i dzieci. Tego właśnie pragnie Klotylda. Powstrzymuje to tylko prastary pakt. Klotylda musi znaleźć sposób na złamanie paktu. Wtedy to powróci. Wielki wybuch. Nie. Święta Inkwizycja prastara klątwa? Tak. Pogardzane wyrzutki gotowe, wszystko tak łatwo nimi manipulować, wystarczy dać im nadzieję, to oni gromadzą dla Klotyldy informacje, to oni na polecenie Klotyldy porwali, torturowali i skazali kapłana. To oni zabijają za polecenia Klotyldy, wszystko w zamian za niewielką obietnicę, której Klotylda i tak nie zamierza spełnić. Wampiry. To on podpisał pakt, egzekwuje go, jest bardzo niebezpieczny, ale może być też bardzo przydatny, on wie wszystko. Wampiry zamieniły go w jednego z nich, a potem torturują, podając mu niewłaściwą grupę krwi. Kapłan w końcu pęka, mówi im wszystko. Grabarz jest gwarantem paktu. Klotylda musi zabić grabarza, wtedy prastara klątwa powróci. Kapłan nie jest już potrzebny. Duch z lochu? Nie? To pewnie Alaric. Nie, no jaja sobie ktoś robi. Od nowa muszę? O matko, co on powie? Moment, ona jest kluczem. On jest kluczem. A. Dobra, to tutaj będzie czwarty grabarz. Wzmacnia ono wszelką magię. To idealne miejsce do rytuału. Dobra, wampirom nakazano. Czwarty grabarz umrze. Gratuluję za tego końca kota, czeka szpiega. Dobra, to tutaj wiemy, to jest mgliste trząsowisko, tak? Mimo bólu. Wciąż ją kocha. Mimo bólu, jaki zadała Klotyldzie, to wciąż ją kocha. Jest jedyną dobrą rzeczą, jaką pozostaje w życiu Klotyldy. A Klotylda wie, że ją zabiła. Krzyk, ogień, rozpacz, śmierć. Bez ciała, ale ocalała. Łańcucha. Klotylda wypiła jedną potężną miksturę po drugiej. Mając nadzieję, że poniesie śmierć. Jej umysł nie jest w stanie znieść bólu. Rozsypuje się, Klotylda odpływa w nicość. Kiedy Klotylda się budzi, pozostaje przy niej tylko niewielka część jej umysłu. Jej prawdziwa tożsamość przepada na zawsze, nie ma sposobu, by ją odtworzyć. Klotylda musi więc żyć w takim stanie. Amnezja. Musimy wracać natychmiast, za kilka sekund umrze. No to jedno chyba skrzaniłem, tak mi się wydaje, ale dostałem osiągnięcie między światami. Dobra rozbudowa grabarza, myślę, że świetnie się to ułożyło. Co się z nią dzieje? Bez obaw, to tylko zwykły trans, może ją obudzić śmiało. A teraz Klotylda pomoże nam powstrzymać prastarą klątwę. Spektakularne. Klotyldo, Klotyldo, słyszysz mnie? Mistrz Alariku, nie podoba mi się. Ona nie oddycha. O matko. Co? To niemożliwe. Wróciliśmy na czas. Coś poszło nie tak. Klotyldo, Klotyldo. O, o, gdzie jestem? Och, dzięki Bogu, Klotyldo. Słyszysz mnie? To ja, grabarz, twój przyjaciel. Ja, grabarzu? Pamiętam cię. Klotyldo, proszę spróbuj sobie przypomnieć. Nekromonikon, prastara klątwa, wampiry, twoja siostra łańcucha. Pamiętasz to wszystko? Przypominasz sobie? Pamiętam ciepły wiatr, krople deszczu, zapach jaśminu. To wszystko. Och. Nie, pamiętam coś jeszcze. Obiecałeś, że mnie poślubisz. Aha. Zawiedliśmy, znów zawiedliśmy. Bracia mieli rację, jestem bezużytecznym pacjentem. Jak myślisz, czemu się nie udało? Nie wiem, piekło i szatani. Dosyć mam już tych zagadek. Gnębią mnie całe życie. Możemy spróbować jeszcze raz? Czego spróbować? Jej umysł nie wytrzyma. Zresztą to i tak nic nie da. Wszystko na nic. Przegraliśmy, grabarzu. Miej odwagę się przyznać, nic nie zatrzyma prastarej klątwy. Może co najwyżej nauczyć się czegoś na moich błędach. Nie ma sensu posądzać się dla innych, postaraj się tylko przetrwać to, co nadciąga, cokolwiek to jest. Żyj pełnią życia, dopóki możesz. Żywe trupy już wkrótce tu będą. Mistrz Alariku, ja? Co? Chcesz swoją nagrodę? Oczywiście. To dla ciebie tylko kolejna robota. Dobra, weź to jabłko. Jest ze złota. Zadowolony? Tak, dziękuję, ale... Nie dziękuj, wykradłem to jabłko razem z płaszczem z domu Klotyldy. Jedyne co mogę teraz zrobić, to wrócić do domu i się przespać. Mam nadzieję, że w okolicy domu nie będzie czekać mnie żadliwe potwory. Dziwne. Jeśli stara Klotylda jest królową wampirów, to kto wysyła te potwory, żeby mnie zabić? On zmienił się w nietoperza. On tak jest wampirem, potworem. Nie bylibyście szczęśliwą parą, uwierz. No nie wiem, wiecie co, czy tutaj się jakby cokolwiek udało zrobić, albo i nie. Nie mam bladego pojęcia, czy coś się tutaj wydarzy.
Nie mam absolutnie żadnego pojęcia. Dobrze. Czarno-złoty płaszcz. Mamy go w sumie nawet, widzę, że jako rzecz do przebadania. Ale dobra. W ogóle takie mam wrażenie, jakby można było go użyć. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę. Ale dobra, wiecie co? Jeżeli on jest do przebadania... Swoją drogą, sprawdźmy, czy ja tutaj czegoś jeszcze więcej nie mam do przebadania, bo może coś jeszcze możemy jakby przebadać, ale nie widzę. Kurczę, jestem ciekaw, czy dobrze zrobiłem, czy nie. Szczerze mówiąc, tylko szkoda, bo nic, średnio chciałem ją wydawać, ale... No nie wiem, czy to tak miało wyglądać, czy nie. Przedmiot można rozłożyć na... Dobra, czyli nic więcej nie dostaliśmy, ale dostaliśmy... Łomatko, całą masę punktów. Czyli tutaj nic z tym nie zrobimy. Dobra, to lecimy do obozu uchodźców. Aha, tylko że oni śpią. No dobra, z Alarikiem nic więcej nie zdziałamy. No powiem wam, że interesujące. Interesujące. Mówię, szkoda tylko bardzo, że nie mogę na te bagna wrócić. Tak się też zastanawiam, czy może tej jednej rzeczy nie schrzaniłem. Bo to by tak trochę wyglądało, jakbym to ja co nieco schrzanił. No ale cóż, no mówi się trudno i żyje się dalej, prawda? Dobrze, to wymedytujmy teraz tak mniej więcej pi razy drzwi do godziny, kiedy mam nadzieję, że tam w obozie się pobudzą. Więc zobaczymy. Dobra, myślę, że wystarczy. Na razie nie widzę żadnych zombiaków dookoła. Może jeszcze na wszelki wypadek zapiszę grę. No dobra, przespać się przespaliśmy. No ale tu się widzę, że nic więcej nie wydarzyło. Dobra, gdzie jest Teodor? No dobra. Powiedz mu, lordzie komandorze. Markizie, muszę cię ostrzec. Wasi wrogowie wiedzą już, gdzie jesteście. Lord Komandor z Górskiego Fortu przysiągł, że zlikwiduje wasz obóz. Bardzo mi przykro, że muszę ci to mówić. Pozostało nam więc tylko jedno. Rozumiem, ale dokąd nikąd nie uciekniecie. Nigdy się nie wybieramy, zostaniemy tu i będziemy się bronić. Markizie, to absolutne szaleństwo. Nie macie szans z wyszkolonym wojskiem z Górskiego Fortu. Nie po to tak wiele zrobiliśmy, żeby znów stać się bezbronnymi uchodźcami, grabarzu. Grabarzu, posłuchaj, no, dość, podjąłem decyzję, nie będziemy się, będziemy walczyć. Pozostaje tylko jedno pytanie, czy chcesz nam jeszcze pomóc jeszcze raz? Nie umiem czytać. O ile nie miałeś na myśli, że dołączę do walki, to oczywiście jestem gotów. Nie, myślałem o walce. Potrzeba nam będzie zapotrzebowanie, będzie nam za to potrzebna broń i fortyfikacje. Zdołasz je zapewnić, skoro nalegasz? Nalegam, zbuduj paliki wokół obozu, a kiedy już będzie po wszystkim, otrzymasz swoją nagrodę. Okej. Okay. Więc domyślam się, że zapewne mamy odblokowaną jakby tą kolejną rzecz tutaj pewnie do wybudowania, prawda? Paliki, tak. I widzę, że opół... O Boże, drewniane patyki. Najgorsze, co może być. Bo opół to tam swoją drogą gorzej z tymi patykami, bo ich nie mam takiej ilości. Niedobrze, niedobrze, niedobrze. Dobra, ale tego... U, matko, ile opołu, chyba trochę przesadziłem. Chociaż poczekajcie, w sumie możemy się przejść po tych wszystkich malutkich drzewkach, które są i ewentualnie je ogarnąć. Ej, czemu to, aż tyle opołu nam wpada tutaj w tym? Strasznie dużo. No dobra. Nie wiem, mam takie jakby małe wrażenie i podejrzenie, jakbyśmy zaraz mieli skończyć to DLC. Nie wiem, może się mylę, ale jakoś tak... No ja nie wiem. Strasznie dziwnie. No nie wiem, co tutaj się... Nie wiem, jakie będzie zakończenie w ogóle tego wszystkiego, bo na razie to tak trochę, kurczę, nie wiadomo, co i jak mogło się tutaj wydarzyć i ogarnąć. Także... Tylko on coś też mówił o broni. No ja nie miałem tutaj żadnego, nie wiem, zadania na broń, czy coś w tym stylu. Ciekawe, ciekawe. Nie wiem, ile tych patyków było potrzebne. Mamy 24, ale wydaje mi się, że chyba jeszcze więcej potrzebujemy. Dobra, 28. Tam chyba na pewno nie było z 30 patyków.
Co ja tu mogę jeszcze? To drzewo chyba da nam... Chociaż nie, wszystkie drzewa chyba nam dawały patyki, tak. No dobra, to jeszcze pościnajmy kawałeczek. No dobra, mamy około 30, więc... Teoretycznie liczę na to, że to będzie to. O, panie, jaka fortyfikacja! O, pięknie. No dobra, let's see. Przerażające te twoje paliki, doskonale. Nasi wrogowie dobrze się zastanowią, zanim nas zaatakują. Rozmawiamy z naszymi ludźmi. Większość jest gotowa chwycić broń i stanąć do walki. Ktoś odmówił? Alaric. Próbował wszystkich przekonać, że mój plan jest bezsensowny i niebezpieczny. Jego zdaniem albo uciekniemy, albo zginiemy. Przeklęty tchórz. Powinienem był go przegnać dawno temu. Niszczy morale i podkopuje moją wiarygodność. Dobrze. Nie chcę z tym rozmawiać. Będziemy potrzebować stojaka z mieczami. Możesz go zrobić. Proszę cię więc, żebyś się nie śpieszył. A teraz muszę wrócić. Żebyś się śpieszył. Trochę mi się nie chce robić ich samemu. Może tak kupić miecz od Kunkola? Stwórz stojak z mieczami. No dobra. Czyli musimy w takim razie zobaczyć, jak to będzie wyglądać, ale ja myślę, że my i tak to chyba raczej zrobimy. Ja i tak, moi drodzy, będę musiał zaczekać, niestety. To tu się domyśliłem, że to tak będzie. Dobrze, ale oni chcą te podstawowe miecze, tak na dobrą sprawę, z tego co widziałem, więc tutaj myślę, że... W sensie stalowy miecz, tam było 5, prawda? Kurde, patyki. Dobra, ale to myślę, że na spokojnie możemy zrobić, bo mamy. Tylko, że i tak będziemy, czy chcemy, czy nie chcemy, będziemy musieli niestety poczekać do tego momentu, żeby no po prostu nam się tam odświeżył poziom zadowolenia. Nie wiem, moi drodzy, jak to długo jeszcze zajmie. Nie wiem, czy uda nam się. Może nam się uda skończyć w następnym odcinku, ale no nie mam pojęcia. W każdym razie, jak tylko skończymy te wszystkie DLC, no to jakby, jak już mówiłem wam wcześniej, po prostu kończymy serię, bo udamy się do portalu i to będzie jako taki finish. Więc cóż, ja wam za dzisiejszy odcinek dziękuję. Postaram się też tą nogę ogarnąć jako to dodatkowe zadanie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mam nadzieję, że spoko, jakieś coś tu mi nie wyjdzie. Nie, na szczęście nie. Więc cóż, na dzisiaj to by było na tyle. My słyszymy się w kolejnych odcinkach, także dzięki wam za uwagę. Trzymajcie się, cześć, pa, pa.